bardziej ludzkie może pytanie, bo wszyscy tu mówimy o Łodzi. Ja jestem też łodzianką z krwi i kości, kocham Łódź i kocham panią prezydent. A ja chciałam zadać takie pytanie, jak się pani prezydent czuje w momencie, kiedy wchodzi pani po ciężkiej pracy do domu jako kobieta, prezydent tego wspaniale rozwijającego się miasta, które ma no, przyspieszony rozwój w ostatnich miesiącach. Mnie to interesuje. Jakie pani ma odczucia w momencie, kiedy pani przetyrana po całym dniu, wchodzi pani do domu, może pani usiąść na kanapie i jakie jest pani pierwsze takie skojarzenie, co pani czuje w tym momencie? Nie mogę usiąść na kanapie, bo podobnie jak każda z pań, mam swoje obowiązki, więc z chwilą, kiedy wracam do domu, to przede wszystkim marzę, żeby dorwać się do lodówki i coś zrobić sobie do jedzenia, bo niestety mój czas pracy jest, lekko powiedziawszy, na zakładki, spotkanie po spotkaniu, więc udaje mi się od czasu do czasu, staram się i pilnują mnie moi współpracownicy, żebym zjadła jakiś szybki, bardzo szybki lunch w naszej stołówce urzędowej, jeżeli jestem w urzędzie, a potem następny posiłek to jest późno w nocy, jak wracam do domu, więc moim marzeniem jest, a wreszcie jest lodówka, wreszcie będzie coś zjeść, trzeba coś zrobić, przygotować. To jest jedyne marzenie, o czym marzy kobieta, a potem zaczyna się, no dobra, jak już zjadłam, to no jutro trzeba też coś się ubrać, więc trzeba się przygotować na jutro. A potem dopiero siadam na tej kanapie, a właściwie na moim ulubionym fotelu i jeżeli mam jeszcze sekundę czasu i chwilę czasu i nie zasnę, to biorę książkę do ręki i wtedy to jest mój najcudowniejszy moment, kiedy mogę siąść z książką i zatopić się w lekturę. Właśnie mówiłam, wchodząc tutaj do Państwa, że też miałam podobne pytanie, co tak właśnie czytam, jak bardzo silna kobieta zmienia komunikację w Nowym Jorku, więc uczę się. No to już teraz sobie wyobrażacie, co z tego wyniknie. Czyli będzie o komunikacji też. To niestety nie jest moje maleństwo. Nie mam w tej chwili stworzenia. Właśnie dlatego, że kocham bardzo zwierzęta. Miałam okres w swoim życiu, gdzie miałam całą menażerię różnych stworzeń w domu. Wychowywałam się zawsze z psami i zawsze pies był najbliższy mojemu sercu. Niestety w tej chwili moje stworzenia już odeszły i z uwagi na moją pracę, mimo że bardzo tęsknię, żeby znowu mieć przyjaciela w domu, czy psiaka, czy tak jak ostatnio kotkę, którą miałam w domu, muszę poczekać, zawsze to odkładam, jak pójdę na emeryturę. Wtedy znowu pomyślę o tym, żeby coś biegało, czy takie małe stworzątko biegało gdzieś po mieszkaniu, bo dla mnie stworzenie to jest olbrzymi obowiązek i nawet jeżeli kot żyje sobie swoimi własnymi dróżkami, to widziałam, jak tęsknił, kiedy nikogo nie było w domu. Także nudził się. Nie chciałabym. To trzeba było wtedy dwa, ale to one wtedy dwa też potrzebują tego opiekuna. A to jeszcze inna, wtedy zaczyna się walka. Czyli trzy. Tak. A potem pani prezydent wraca do domu i kot mówi, dobrze, że wróciłaś, bo fikus właśnie zemdlał. Tak też bywało, powiem, przeżywałam to. Pani prezydent, ja przyjechałam do Łodzi w 1977 roku. Mieszkałam przedtem w Opolu, studia we Wrocławiu i takie zdarzenie z tym miastem no, było dla mnie dosyć ciężkim doświadczeniem. No wiadomo, się zastałam szarą, zaniedbaną. No i jak się moi dawni znajomi pytali, no jak tam ta Łódź, jak ci się podoba? To ja miałam takie skojarzenie pierwsze, mówię, wiesz, Łódź to jest taka jak Jean-Paul Belmondo, taki nieładny, ale ma w sobie coś. Ma w sobie coś, taki brzydal filmowy, jeżeli ktoś pamięta tego aktora. No i właśnie chciałam pani prezydent podziękować, że pani wydobyła to coś z Łodzi, podkreśla to coś i że Łódź nam pięknieje i że naprawdę teraz to już jest naprawdę piękne, przystojne miasto, można powiedzieć. Dziękuję bardzo, ale jedno sprostuję. To my wszyscy wydobywamy w Łodzi zaklęte w niej piękno. To nie ja sama. Nie byłoby mnie tu i nie byłoby, myślę, że tych zmian, które następują, gdyby nie wszyscy łodzianie, którzy zaufali, którzy chcą, którzy wspólnie zdecydowali się zmieniać Łódź. Faktycznie, Łódź ma zaklęte piękno w sobie, a ja obiecuję, że robimy wszystko
do tego, żeby to piękno wydobyć na światło dzienne. A teraz to jest dopiero początek, te zmiany to przed nami dopiero. Ja nie mówię, nie. Dajcie szansę, tylko to naprawdę będzie ciężkie. A do podawania szansy, proszę nawet... Proszę Państwa, dzień dobry. Dzień dobry. Urodziłem się w najpiękniejszym mieście i najpiękniejszej dzielnicy na świecie, na Bałutach. Bardzo, bardzo dawno. Zajmuję się tym. Otóż o Bałutach, o Łodzi mógłbym mówić do rana i nie będę mówił. Mam na tapecie dwie prace, to znaczy Życie Łodzi międzywojennej, no i mam Życie po wojnie o Filharmonii. Ja jestem od 74 lat związany z Filharmonią Łódzką. Mam różne inicjatywy. Dwa dni temu pani Dorota była. Moja inicjatywa była spotkanie na cmentarzu, bo obchodziliśmy 70-lecie najwybitniejszej skrzypaczki, jaka w ogóle była przed wojną w Polsce, Bronisława Rocztatówna. Ja się zajmuję najróżniejszymi sprawami. Także chciałem Państwu podziękować i tutaj chciałem pani Dorocie podziękować, bo proszę Państwa, ja się zajmuję też kulturą, ja się zajmuję filozofią. I chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz. Te felietony, które pani Dorota pisze raz na tydzień, no to są kapitalne. To jest coś tak wspaniałego, że nie mam słów. Nie mam słów na ten temat. I teraz jeszcze na temat do pani prezydent. Bardzo dziękuję. I chciałem powiedzieć, że to, co pani prezydent powiedziała niedawno, to mnie całkowicie ujęło. To samo, co pani prezydent powiedział, bardzo dobry prezydent dla mnie, którego znam, profesor Jacek Majchrowski z Krakowa, powiedział tak, nie tak dawno, jak to się stało, że u pana tak wszystko dobrze idzie w tym Krakowie, kopciuchy likwidowane, a mówi, proszę państwa, bo ja otaczam się ludźmi mądrymi. Człowieka poznaje się po tym, jakie jest jego otoczenie, bo niektórzy lubią ludźmi się mniej mądrymi, żeby po prostu ktoś nie był ponad nimi wyższy. Ja mam najróżniejsze inicjatywy. Chciałem Państwu powiedzieć, no mam różne nieprzyjemności, bo ja jestem współtwórcą, może nie tylko współtwórcą, ale przy powstawaniu Muzeum POLIN w Warszawie, tam jest mój duży udział. Tak samo w Narodogoszczu to muzeum, tam jest też mój udział. Gdzie tylko mogę, to się udzielam. Ja już nie jestem, że tak powiem, taki młody, ale powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, że starość to nie kalendarz, ale stan umysłu. Stan umysłu. Czyli ja, proszę Państwa, ja jestem może więcej znany za granicą jak w Polsce. Otóż Europejskie Stowarzyszenie Przepraszam bardzo, mam nadzieję, że uda nam się to zmienić, ale jakby Pan wybaczył, bo może ktoś by jeszcze chciał zadać pytanie. Będzie jeszcze czas na rozmowę z paniami. Dobrze, bo ja jeszcze będę z paniami, co na 5 minut jeszcze będę chciał osobiście porozmawiać. Ależ będzie taka okoliczność. Zapraszam serdecznie. Dobrze, ja wracam już z tamtej strony. Mam nadzieję, że kolejne pytanie już jest. To kto odważny? Przerwałam panu, żebyście wszyscy mogli jeszcze o coś zapytać autorkę i bohaterkę. Dobra, to idę do pierwszego rzędu, bo tu dziewczyny dogadowały przez cały czas. Są jakieś pytania? Znaczy, ja, że tak powiem, jesteśmy tutaj przedstawicielami takiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Ponadczasowi. Specjalnie taką dużą grupą tu przyjechaliśmy, ponieważ my też wolimy Łódź. I stworzyliśmy taki spektakl pod tytułem Łódź, moja miłość, w którym opowiadamy o Łodzi starej i nowej i właśnie zachwycamy się tym wszystkim, co się teraz dzieje. Jesteśmy również fankami pani prezydent i pani Doroty, która jest naszym gościem już drugi raz na spektaklu. Mam taki drobniutki prezent dla pani prezydent i chcielibyśmy zaprezentować na sam koniec taką niespodziankę, ale to może po, dobrze? Jeszcze po pytaniach, jeżeli takowe się znajdą. Pytanie Szanowni mogę? Państwo. O jest, dobrze, to jeszcze biegnę tam. Proszę. Ja mam takie pytanie do pani prezydent. Jakie cechy charakteru pani w samoocenie takiej pozwalają na to, żeby pełnić taką funkcję?
Czyli co pani sama u siebie, nie wiem, jakie cechy charakteru no, uważa za ważne w pełnieniu funkcji tej prezydenta, no już tyle lat też, tak? Myślę, że to, co jest bardzo istotne, przede wszystkim potrafię się przyznać do błędu. To jest jedna rzecz, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo ona powoduje, iż buduje się to zaufanie, które w każdym miejscu jest bardzo potrzebne. Ja raz jeszcze powtarzam, sama nie byłabym w stanie nic zrobić, gdybym nie miała wokół siebie fantastycznych ludzi, gdybym łodzianie wspólnie ze mną nie chcieli zmieniać miasta, byłoby to bardzo trudne. Czyli, a przekonuję się do danej osoby, jeżeli ta osoba pod wpływem argumentów, słusznych argumentów, potrafi przyznać się do błędu, potrafi się cofnąć. Nikt, każdy, kto coś robi, ma prawo do popełnienia błędu. To jest naturalną rzeczą. Ważne jest, żeby mieć odwagę do tego, żeby się do tego przyznać. Żeby dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić fajniejsze rzeczy, możemy zrobić więcej rzeczy. Drugą taką cechą, która jest szalenie potrzebna, to jest upór. Zwyczajny, przepraszam, że tak powiem, ale upór w dobrym tego słowa znaczeniu, w upór w dążeniu do celu. Nie zrażanie się na trudności, przeciwności, tylko faktycznie, jeżeli czuję, że rzeczy, które czynię, są słuszne, jeżeli czuję, że te rzeczy są powszechnie akceptowalne, że one są potrzebne, to będę robiła wszystko, żeby to zrealizować. Nawet jeżeli to będzie bardzo, bardzo trudne, bo zazwyczaj rzeczy duże, te, które wymagają często od nas odwagi, które wymagają też odejścia od codziennego porządku, które wymagają spojrzenia troszeczkę inaczej na otaczającą nas rzeczywistość, one często budzą emocje wśród tych, których mogą ingerować w ich codzienne życie. I jeżeli nie jesteśmy, nie będziemy w jakiś sposób uparci w dążeniu, jeżeli uważamy, że one są słuszne dla ogółu nas, czy dla większości społeczeństwa, której one dotyczą, to jeżeli nie będziemy z uporem ich realizować, jeżeli się poddamy, to nigdy ich nie zrealizujemy. To będzie stracona szansa, kolejna szansa. Natomiast bardzo często jest tak, że my jako społeczeństwo nie lubimy zmian. Szczególnie jako, jeżeli te zmiany dotyczą nas samych, jeżeli ingerują w nas codzienne życie, porządek codziennego dnia i dopiero jeżeli te zmiany nastąpią, jeżeli one są słuszne, nie mam i chcę wierzyć, że przynajmniej staram się zawsze podejmować decyzje, które w konsekwencji przynoszą dobro, to jeżeli bym się poddała, to nigdy byśmy nie zmienili wielu, wielu rzeczy, które po tej zmianie okazują się, że są bardzo, bardzo dobrymi rzeczami. Tylko my nie lubimy zmian. W związku z czym ten upór w dążeniu do celu jest też bardzo, bardzo istotny. Myślę, że to są takie cechy, które mnie osobiście pomagają w tym miejscu, bo kobieta w tej funkcji nie ma łatwo, ona ma pod górę. Wierzcie mi Państwo. Jak Łódź. Ale mam nadzieję, to jest właśnie to, co się udało połączyć. Czy są jeszcze pytania? Czy wolicie Państwo zadawać już pytania osobiście? Jeszcze mam. Dobra, jasne. Już biegnę i do Pana też zaraz podejdę. Pani Prezydent, jestem mieszkanką Łodzi od dziada pradziada i ja chciałabym tylko podziękować Pani za to, że Pani jest, za to, że Pani tak pokochała to miasto, tak się zaangażowała i rozumie zarówno kobiety, mężczyzn, dzieci, po prostu. Niech Pani będzie z nami jak najdłużej. I bardzo dziękuję za książkę, za to, że Panie wspólnie to napisali. No jest to jednak nasza historia. Dziękuję bardzo za te słowa. Ja mam nadzieję, że ta książka się spodoba, bo takie jest nasze marzenie. Bardzo byśmy chcieli, żebyście Państwo przez pryzmat tej książki może trochę bardziej nas poznały. No ta książka jest po prostu dla Państwa, no przecież nie dla nas. Ale zaintrygujemy. Dajcie nam trochę czasu Państwo, żebyśmy nazbierały materiały. Nie, no dajmy trochę czasu życiu. Ale Pani dajmy czas czasowi. Pani Prezydent idzie za ciosem, także też chodzi.
Myślę, że teraz też tak będzie, a tu mamy jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Chciałam się zapytać, Pani Prezydent, dlaczego coraz dłuższe są kolejki do specjalistów? Oj, to chyba nie jest. Proszę Pana, powiem tak, bardzo bym chciała Panu odpowiedzieć i powiem więcej, bardzo bym chciała powiedzieć, że one będą krótsze, ale niestety to nie jest pytanie ani do mnie, ani pytanie, na które, mimo że chciałabym mieć wpływ, niestety zupełnie nie mam na nie wpływu. Powiem Państwu tak, przyszłam tu nie chcąc czynić żadnej polityki, bo niestety, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bym musiała odpowiedzieć bardzo politycznie, a nie chcę tego robić. Także tu rozmawiamy o Łodzi. Niestety chciałabym, żeby łodzianie mieli jak najlepszą opiekę zdrowotną zapewnioną, ale tylko w takim zakresie, jakim mam wpływ, tu nie mam wpływu żadnego. Dobrze, czyli jesteśmy już gotowi na niespodziankę? Bo potem oczywiście chciałam Państwa uspokoić, będzie można podejść, autorka i bohaterka będą do dyspozycji, rozdadzą autografy i zrobią sobie zdjęcia. To teraz zapraszamy niespodzianka. Bardzo proszę. Dziękuję ślicznie, bardzo Pani powiem. Łódź moja miłość, podczytałam. Którą również napisał wielki wielbiciel Łodzi i bard, i poeta łódzki Ryszard Krause. Pani prezydent pośpiewa z nami, bo mam tekst, bo pani prezydent lubi. Tak, ale ja nie obiecuję, jeżeli tekst jest prosty, proszę Państwa, może ktoś jeszcze ten? Ja proszę Pani Pani. Tutaj Pani. Czy ma? Jest to niedolna inicjatywa. Czy my możemy pomóc na swoje zwrotki? A, poproszę Pan Zej, Pani Dorosko. No, chodźcie. Chcą przykleić kilka łat. Takiego miasta nie
niespodziankę. Jesteście fantastyczni. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się ku nam. I dziękujemy pięknie. Brawa jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Bardzo wszystkich fantastyczna. Super. Dziękujemy bardzo. A zastanawialiśmy się tam z panią i z Iwonką, co tu za dwóch gitarzystów przyszło. O co tutaj chodzi? No to już teraz wiemy, Iwonko. No i wszystko stało się jasne. Ja jeszcze mam tylko taką techniczną uwagę, bo panie zostawiam do państwa dyspozycji, tylko proszę podchodzić od tej strony, czyli waszej lewej, a mojej prawej, a tędy schodzić.